Jak pan myśli, w którą stronę z kolei pójdzie polska polityka? Bo w tej chwili no nie wygląda to dobrze, powiem szczerze, prawda? Bo jesteśmy przed wyborami. Jak pan ocenia, jaki będzie wynik? Główne, co dominuje w polityce tej rządzącej, to jest instynkt samozachowawczy. To jest główne i to widać, że jeżeli... to nawet nie próbują ukrywać, że jeżeli pojawiają się jakieś trendy, to należy je albo zwalczać, albo przechwytywać. Nieustanna adaptacja i wiadomo, że jak premier chce kastrować pedofilów, to po to, żeby się przypodobać pewnej grupie ludzi, potem o tym zapomina. Niedawno właśnie otworzył, nie wiem dlaczego właśnie z panią minister Kopacz, jakiś szpital psychiatryczny, jeżeli pamiętam, gdzie mają być leczeni pedofile. Dość mocno się przywiązał do tej myśli, ale nie wspominali już o kastracji, nie wiem, mechanicznej czy chemicznej. Także to jest myślenie dojutrkowe, że tak powiem. Tu nie ma wielkiej myśli w tym. Problem polega na tym, że jak to się mówi, jak Platforma wygra następne wybory, a może minimalnie wygrać, chociaż wszystko może się zdarzyć, to przegra, bo wiem, jaka jest sytuacja ekonomiczna. Natomiast troszeczkę mi to przypomina PRL, końcówkę PRL. Dlaczego? Powiem tak, na rynku jest coraz mniej pracy, myślę o firmach prywatnych. Proszę zauważyć, jak zwiększyło się zatrudnienie w administracji urzędniczej i tak dalej, bo to jest bezpieczne zatrudnienie. Tak, te wszystkie redukcje między bajki sobie włóżmy, bo tego nie będzie. Trochę też w przedwojennej Polsce tak było, że ludzie uciekali na państwowe posady, bo to były najpewniejsze posady. Co, wracając do pańskiego pytania, bardzo źle wróży krajowi, bo to oznacza stagnację tak naprawdę. I właściwie władza walczy w tej chwili o bezpieczeństwo, o to, żeby... O swoje bezpieczeństwo. O swoje bezpieczeństwo, tak. O swoje etaty, o swoje bezpieczeństwo. Inaczej. Tak, tak, nie, tego i tam nie ma jakiejś... Dlatego mówienie, żeby... Jeżeli na początku Platforma nie zrobiła żadnych reform, to w przypominaniu o jakichś reformach, to... No nie ma o czym mówić moim zdaniem. W tej chwili ja to oceniam, to jest zaklinanie takiej rzeczywistości, że a nóż, nawet jak będzie bardzo źle, to powiemy, że to przez tamtych, albo że się nie da. Tak jak Rafał Ziemkiewicz nazwał, że mamy Forresta Gumpa, mamy, i to jest bardzo trafne określenie, napisałem felieton w dzisiejszym Super Expressie na ten temat w Belwederze, to ja, zapoznawszy się ze scenariuszem tego filmu, który był z lat, na początku 90. była premiera tego filmu, to powiem, że mamy Forresta Gumpa, mam jako premiera. Bo co powtarzał Forrest Gump? Romuald Szeremetriew zdecydowanie protestował, bo zawsze mówił, że to nie jest Forrest Gump, bo Forrest Gump to był gamoń, ale sympatyczny. A tak, 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 tak. Gamoń, ale on mówił jeszcze o sobie Forrest Gump tak, no cóż, że jestem idiotą, ale potrafię kochać. Tak. Jest we mnie wiele miłości. Polityka miłości. Przypominam, tak, pamięta pan. Właśnie, ja mówię, dla rasowego mężczyzny polityka, znaczy odwołanie się do miłości to już jest naprawdę coś okropnego, bo miłość możemy realizować w związkach takich rodzinnych, ale mówienie o miłości polityce to zawsze mi trąca fałszem niestety.